Bardzo serdecznie dziękuję. Wielce szanowni państwo, to muszę przyznać, że dla mnie ogromny stres, bo mówiłem ojcu rektorowi, jak ostatnio mieliśmy okazję się zobaczyć, że do tej pory prowadziłem zajęcia z takich bardziej przyziemnych przedmiotów. Natomiast tutaj mamy kwestię kardynalną, niezwykle ważną dla każdego z nas, bowiem chodzi o prawo do życia, niezbywalne, podstawowe prawo człowieka. Na wstępie pozwolę sobie na taką uwagę, bo znajdujemy się w murach uczelni katolickiej i dla nas, dla osób wierzących, bo za taką osobę się uważam, celem życia jest osiągnięcie zbawienia. Niezależnie od tego, czy to życie trwa bardzo długo, czy mamy do czynienia z człowiekiem, który dożył sędziwego wieku, ponad 100 lat, czy to życie trwało tylko kilka chwil, a to jego celem jest osiągnięcie zbawienia człowieka. Tak my, katolicy, uważamy. Stąd tak ważna jest ochrona życia, również w tym aspekcie prawnym. Ten referat, który za chwilę wygłoszę, składa się z kilku elementów. Pozwoliłem sobie na początek wyjść od koncepcji prawa naturalnego, no bo ono w mojej ocenie jest źródłem prawa do życia, które jest przez rozmaite przepisy chronione. Będę też odwoływał się oczywiście w skrócie, ale no myślę, że nie można tego pominąć do idei, myśli, koncepcji filozoficznych. Oczywiście w pewnym telegraficznym skrócie, bo na to tylko pozwalają mi ramy czasowe. Później przejdę do prawnych aspektów ochrony życia w Polsce, jak i na świecie, czyli konwencji międzynarodowych, tego jak w XX wieku w Polsce te przepisy konstytucyjne zwłaszcza się kształtowały, aż do tych obecnych przepisów, obecnie funkcjonujących, zarówno przepisów konstytucyjnych, jak i innych przepisów, bo przecież i prawo karne chroni życie, i przepisy z zakresu prawa medycznego, to na pewno wielu z państwa o tym wie i na pewno ma znacznie szerszą wiedzę na ten temat, przepisy związane z ratownictwem medycznym, czy wreszcie kwestie związane z aborcją i eutanazją, te kontrowersyjne i obroną życia w Polsce. Na tym myślę, że zakończę mój referat. A wyjdę właśnie od prawa naturalnego, bowiem uważam, że jestem zwolennikiem takich koncepcji, że prawo to prawo stanowione, stworzone przez człowieka, ono nie wzięło się znikąd, ono nie wzięło się z próżni. Cywilizacja, w której żyjemy, cywilizacja łacińska, europejska, jak wiemy, często to powtarzamy, opiera się na tych trzech filarach, na filarze greckim, rzymskim i chrześcijańskim. To są te podstawy i nie można mówić o prawie, to ci, którzy właśnie te współczesne, szkodliwe prądy ideologiczne promują, twierdzą, że prawo w zasadzie wzięło się wyłącznie dzięki geniuszowi ludzkiego umysłu, a próbują zerwać z tą łącznością ponad 2000 lat naszej historii, na co ja się nie zgadzam, bo uważam, że mamy do czynienia z pewną harmonią i pewną ewolucją. Ale wyjdę od prawa naturalnego i w zasadzie prawa przyrody, tak? Mamy prawo grawitacji. Jeżeli upuścimy długopis, będzie on spadał, tak? Prawo, które jest prawem fizyki, prawem przyrody, prawem, wobec którego też mamy pewne wyjątki, no bo ktoś może powiedzieć, że przecież człowiek nie powinien latać, a jednak wykorzystując pewne inne prawa fizyki, można przełamać to prawo naturalne. No ktoś zapyta, jak można przyłożyć to prawo naturalne do prawa stanowionego. W prawie stanowionym też mamy wyjątki. Nie wolno niszczyć cudzego mienia, ale w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieodpowiedzialnymi rodzicami, którzy zostawili dziecko w zamkniętym samochodzie w upale, wolno nam zbić szybę po to, żeby to dziecko uratować. Także są możliwości, żeby złamać pewne przepisy prawa obowiązującego. Oczywiście prawo przyrody to nie jest jedyne z praw naturalnych. Są spory, jakie są jego źródła.
jakie są granice prawa naturalnego. Są spory, czy jest to prawo, dla osób wierzących jest to prawo boskie. Inni twierdzą, że ono jest głęboko zakorzenione w pewnej naszej mentalności, w pewnych naszych postawach psychologicznych. Są spory co do tego, jaka jest natura. Są spory co do tego, czy istnieje coś takiego jak wrodzone poczucie sprawiedliwości u człowieka. Ja nie będę tego dzisiaj rozstrzygał, niemniej jednak prawo do życia zalicza się również jako jeden z tych elementów prawa naturalnego. Kolejny jeszcze przykład wiążący się z kolei z prawami, które rządzą biologią, czyli to, że dziecko może się począć wyłącznie w wyniku współżycia kobiety i mężczyzny. Nie ma innej opcji. Mimo tego, że dzisiaj są tacy, którzy twierdzą, że istnieją 52 płcie, poszukują tych mitycznych 52 płci, to no, prawo naturalne jest niezmienne w tym zakresie. Nie ma innej możliwości. Stąd małżeństwo jest uznawane w naszej konstytucji na szczęście jako związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. To tyle, jeżeli chodzi o prawo naturalne. Przejdźmy jeszcze w ogóle do myśli, która zapoczątkowała też te nasze rozwiązania i która stanowi źródło tych przepisów, które również dzisiaj zostały ustanowione. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, to wszystko nie wzięło się z próżni. Jakie są stanowiska? To też powiem szczerze, no, w obecności ojca rektora, który jest znacznie większym specjalistą, mam pewną nieśmiałość w podejmowaniu tego tematu. Ale zacznijmy. Zacznijmy od tych najdawniejszych czasów, czyli od Platona, gdzie według Tertuliana trudno jest, który opisywał, podjął się opisywania jego dzieł, trudno jest określić, jaki był jego pogląd, bo z jednej strony Platon twierdził, że dusza wnika w człowieka w momencie narodzin, kiedy jest ten pierwszy oddech, kiedy zaczerpują ten pierwszy haust powietrza, a z drugiej strony w innych swoich pracach wskazywał on na to, że człowiek istnieje od momentu poczęcia. Ale mieliśmy też inne koncepcje Arystotelesa, które później były przyjęte przez świętego Tomasza z Akwinu. Arystoteles twierdził, iż płód staje się ludzki 40 dni po poczęciu, jeżeli się uważa, że jest to płód męski, i 90 dni po poczęciu, jeżeli chodzi o płód żeński. Oczywiście też musimy pamiętać, że Arystoteles nie traktował tych terminów jako momentów uduchowienia płodu, ale musimy też pamiętać o tym, że Arystoteles i Tomasz dali nam odpowiedzi realistyczne i obiektywne, ale w warunkach, które wówczas istniały, czyli według stanu wiedzy, który obowiązywał i był im dostępny w przypadku jednego 2,5 tysiąca lat temu, w przypadku drugiego z nich około 800 lat temu, na mocy podstaw związanych z wiedzą, nauką i medycyną, jaką posiadał ówczesny człowiek. Stąd, choć słusznie odkryli, przyjęli, że tym, co konstytuuje bytowość, jest w istocie forma, zwana także entelechią, ale czynnikiem ożywiającym w języku religijnym jest dusza, anime, dusza. Uznawali oni, że forma rozumna pojawia się na określonym etapie rozwoju człowieka w łonie matki. Oczywiście później te poglądy zostały zweryfikowane przez naszą wiedzę, przez naukę. Jedno jest natomiast pewne. Arystoteles i Tomasz nie mieli żadnych wątpliwości, że pojawiający się w wyniku aktu płciowego w łonie kobiety byt jest istotą ludzką, istotą cielesną, wolitywno-rozumną, czyli jest człowiekiem, który jak każdy byt pragnie rozwinąć wszystkie swe potencjalności, zdolności i możliwości. Mieliśmy oczywiście jeszcze inne poglądy świętego Hieronima czy świętego Augustyna, którzy zdając sobie sprawę z ograniczeń ówczesnej wiedzy, nie podejmowali się odpowiedzi na te podstawowe pytania, kiedy ludzkie życie się rozpoczyna. Mieliśmy również koncepcje bardziej współczesne, które już odwołują się do w istocie obecnego stanu naszej wiedzy i nauki, odwołujące się do tego, co mówi biologia. Do biologii jeszcze przejdę.
Chociaż warto byłoby tutaj zwrócić uwagę na to, że również w naukach biologicznych mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że ilość chromosomów, pełnego zestawu chromosomów, czyli tych 46 na poziomie DNA, nawet zygota, a tym bardziej embrion i płód je posiadają. Tyle samo, ile w pełni już dorosły, funkcjonujący człowiek. Więc skoro zabicie tego ostatniego jest złem, to dlaczego próbuje się usprawiedliwiać zabicie jego wcześniejszej formy, która w swej istocie jest właściwie taka sama. I to jest podejście czysto naukowe, podejście wynikające z nauk biologicznych, do którego wielu współczesnych badaczy i filozofów się odwołuje. To jest jedna kwestia związana z początkiem życia, bo musimy określić te ramy. Kiedy natomiast następuje koniec ludzkiego życia, bo to jest przecież też niezwykle istotne, jeżeli chcemy prawnie chronić życie, to musimy ustalić ramy, początek i jego koniec. Określenie końca życia ludzkiego jest o tyle istotne, że z tą chwilą człowiek przestaje być podmiotem właśnie prawa do życia i poza czynnościami mortis causa przestaje być również podmiotem stosunków prawnych. Prawie wiek temu Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń wskazał, że zmarłym jest, cytuję, zmarłym jest ten, kto przestał żyć. Oczywiście współcześnie taka definicja jest niewystarczająca, zwłaszcza wobec problematyki pobierania organów do przeszczepów, zasad selekcji pacjentów do leczenia w sytuacji ograniczonego dostępu do środków medycznych, dopuszczalności i sposobów sztucznego utrzymywania funkcji życiowych człowieka w nieodwracalnych stanach wegetatywnych. Kwestia ustalenia dokładnego momentu kresu życia jednostki ludzkiej wywołuje od wielu lat żywe dyskusje i spory wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, nie wyłączając prawników, którzy szczególnie zainteresowani są określeniem normatywnej granicy życia ludzkiego. I w tym kontekście możemy mówić o pewnej swoistej niepewności śmierci. Dlaczego? No tutaj też pewnie Państwo będziecie w stanie, bo reprezentujecie wielu z Państwa nauki medyczne o wiele lepiej, a być może nie będziecie się Państwo też zgadzać z tym, co głoszę, ale literatura medyczna co do zasady wyróżnia trzy etapy procesu umierania, czyli śmierć kliniczną, którą charakteryzuje ustanie krążenia i oddychania, śmierć osobniczą, polegającą na ustaniu pracy mózgu oraz śmierć biologiczną, oznaczającą całkowitą destrukcję wszystkich ludzkich tkanek. W Polsce mamy do czynienia z dookreśleniem przez ustawodawcę i rozróżnienia śmierci całego mózgu, czyli wszystkich jego komórek, od śmierci mózgu jako całości, to jest pnia mózgu, uznając tę drugą czasową granicę jako czasową granicę istnienia istoty ludzkiej. Oczywiście nie można mówić, że prawo do życia oznacza to, że jednostka może swobodnie decydować o jego zakończeniu. Zatem nie można mówić, że zakres prawa do życia wchodzi bezwzględnie w prawo do decydowania o trwaniu przy życiu, czyli prawo do śmierci. Kwestia ta jawi się szczególnie jaskrawo przy analizie zjawiska samobójstwa bądź eutanazji, do którego jeszcze w późniejszym etapie przejdę. Zatem wychodząc już od tych początkowych elementów, czyli podstaw ideologicznych, ideowych, filozoficznych, od tej próby odpowiedzi na to, kiedy rozpoczyna się i kończy ludzkie życie, przejdźmy wreszcie do tego, w jaki sposób prawnie życie ludzkie było chronione w Polsce. Ja pomijam już dorobek europejski późniejszy, bo no nie starczyłoby w tak krótkich ramach czasowych możliwości, żeby dokładnie go przedstawić. Więc przenieśmy się do wieku XX, do okresu odradzania naszej ojczyzny, do II Rzeczypospolitej. I pierwsza polska konstytucja, czyli konstytucja, która ustanowiona została 17 marca 1921 roku, wprost zawierała w sobie
przepis, który chronił ludzkie życie. Był to artykuł 95 właśnie tej konstytucji, tak zwanej konstytucji marcowej. Późniejsze akty prawne, ustawy zasadnicze nie regulowały wprost tego prawa. Brzmiało on następująco. Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności i mienia wszystkim, bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Autorzy już późniejszej konstytucji kwietniowej z 1935 roku wprost takiego przepisu nie zawarli. Nie było w ogóle w konstytucji kwietniowej osobnego rozdziału, który byłby poświęcony prawom człowieka. Na pierwszym miejscu stawiano wówczas interes państwa, narodu, grup społecznych, co odbywało się kosztem realizacji przestrzegania praw jednostki. Takie wówczas były trendy. Po zakończeniu II wojny światowej mieliśmy okres PRL-u i oczywistym jest to, że nie było prawnej ochrony życia ludzkiego. Tam już w sposób w ogóle jaskrawy interesy jednostki były pomijane, zwłaszcza w konstytucji z 1952 roku, do której Stalin osobiście odręcznie nanosił poprawki. Także w ramach tych PRL-owskich, późniejszych PRL-owskich standardów nie mieliśmy do czynienia z tą konstytucyjną ochroną życia. I możemy w zasadzie przejść już do okresu przełomu, czyli końca lat 80., początków lat 90., gdzie tworzona była obecna konstytucja. Konstytucja, która z jednej strony wydaje nam się być niedoskonała, wobec której przecież było wiele sporów. Państwo, ja urodziłem się akurat w 90. roku, więc tak dużo nie pamiętam, więcej znam z literatury tych kwestii z tym związanych, ale Państwo mieliście okazję i w mediach na co dzień śledzić te spory, które na przykład wiązały się z ustaleniem, kiedy faktycznie, czy zawrzeć w Konstytucji to, kiedy życie człowieka się rozpoczyna, a kiedy się kończy, tak by móc skutecznie jej chronić. Z drugiej strony, dzisiaj ta Konstytucja stanowi też poważne wsparcie dla nas i barierę wobec tych prądów, które dzisiaj stały się jeszcze o wiele bardziej radykalne, prądów neomarksistowskich, które chcą uderzać zarówno w podstawy związane z ludzkim życiem, z ludzką godnością, jak i z rodziną, jako tą podstawową komórką społeczną, która daje żywotność państwom i narodom. Także prace zostały zapoczątkowane jeszcze przez Zgromadzenie Narodowe. Już w 1989 roku powstała Komisja Konstytucyjna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która przygotowywała pierwsze projekty, które zawierały regulacje odnoszące się do prawa do życia. Ostatecznie akt prawny, który został uchwalony w 1997 roku, zawiera przepis w artykule 38, który otrzymał następujące brzmienie. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Prawu do życia możliwe jest przypisanie dwóch istotnych cech, a mianowicie pierwotności oraz niezbywalności. Pierwotność oznacza, że prawo przysługuje jednostce niezależnie od woli prawodawcy. Jest zatem prawem naturalnym, o czym właśnie mówiłem na wstępie. Wyrażenie tego uprawnienia w przepisach służy jedynie zagwarantowaniu ochrony tego prawa i ewentualnie wskazaniu jego granic. W konsekwencji prawodawca nie może więc decydować o słuszności lub niesłuszności tego prawa, a tym bardziej uzależniać intensywność jego ochrony od jakości życia. Z kolei niezbywalność wyklucza możliwość powierzenia osobom trzecim prawa do decydowania o życiu innego człowieka, nawet jeżeli ta osoba, której to dotyczy, wyraża na to zgodę. W związku z tym legalne unicestwienie wartości, jaką jest życie ludzkie, może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych prawem wypadkach lub stanowić rezultat własnego działania. Te współczesne przepisy, ja tutaj patrzę, też staram się utrzymać tą dyscyplinę czasową, te współczesne przepisy polskiej konstytucji wynikają również z zapisów prawa międzynarodowego, więc teraz ze względu na ramy czasowe pozwolę sobie wymienić te najważniejsze akty i najważniejsze przepisy prawa międzynarodowego, które również częściowo są tym źródłem, chociaż
w mniejszym stopniu niż prawo polskie w mojej ocenie chronią ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zwłaszcza, bo analiza tych aktów wskazuje nam, że prawo do życia jest umiejscowione wysoko, chociaż nie najwyżej w hierarchii praw jednostki. Według niektórych autorów międzynarodowe prawo człowieka stawia proces jakości życia wyżej niż fakt samego trwania przy życiu. Na gruncie prawa międzynarodowego prawo do życia zostało proklamowane przez artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który głosił, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby. Mamy również zapisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 roku. Tutaj mamy artykuł 2, który stanowi, że ustawa chroni prawo każdego człowieka do życia. Umyślnie pozbawionym życia może zostać wyłącznie na podstawie wyroku skazującego za przestępstwo, za które jest przewidziana kara śmierci. Później te przepisy były oczywiście zmieniane i przepisy konwencji zaostrzył w tym zakresie protokół numer 6 do konwencji z 1983 roku, a w zasadzie wykluczył ten wyłom związany z karą śmierci protokół numer 13 z 2002 roku. Mamy jeszcze artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych, który głosi, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinna ochraniać ustawa. Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony życia. W krajach, w których kara śmierci nie została zniesiona, bo przecież wiemy, że takie istnieją, wyrok śmierci może być wydany jedynie za najpoważniejsze przestępstwa zgodnie z prawem, które obejmuje w chwili popełnienia przestępstwa i które nie powinno pozostawać w sprzeczności z postanowieniami tego traktatu ani konwencji o zapobieganiu i karalności zbrodni ludobójstwa. Kara to może być wykonywana tylko na mocy prawomocnego wyroku wydanego przez właściwy sąd. Wracając jeszcze do polskiej konstytucji, możemy się zastanowić, czy prawo do życia w tej systematyce znalazło się wśród wolności i praw, znalazło się w katalogu wolności i praw osobistych, czyli to są przepisy 38, 56 i pytanie, czy ten zestaw praw, które stwarzają jednostce przestrzeń wolną od ingerencji państwa, w ramach której może się ona swobodnie realizować, czy prawo do życia zostało właściwie umiejscowione, czy nie powinno znajdować się w tym katalogu wcześniej. Mówi się, że prawo do życia, konstytucyjne prawo do życia należy do triady praw podstawowych. No, musimy jednak pamiętać też o tym, że konstytucja to ten podstawowy akt prawny, ale mamy jeszcze inne przepisy, które muszą być zgodne z konstytucją. Mamy hierarchię aktów prawa w Polsce i poza tym najważniejszym aktem prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, mamy jeszcze inne przepisy w Polsce, które obejmują ochroną ludzkie życie i to w różnych aspektach, bo przecież poza właśnie tymi kwestiami podstawowymi mamy jeszcze cały szereg właśnie szczególnych sytuacji. Myślę, że takim podstawowym aktem prawnym jest ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku, bowiem no, jeżeli prawo do życia jest naruszone, no to powinno być penalizowane, czyli karane. I tutaj mamy cały szereg przepisów, które regulują. W pierwszym rzędzie jest to artykuł 19 kodeksu karnego. Natomiast zawarte w nim typy rodzajowe przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu znalazły się też na początku, w tej części szczególnej. Mamy część ogólną i część szczególną kodeksu karnego, czyli to są rozdziały. 16. Przestępstwa przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstwa wojenne. Rozdział 17. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 18. Wreszcie. Przestępstwa przeciwko obronności. Konsekwencją takiej systematyki jest wysunięcie życia ludzkiego na czoło katalogu indywidualnych dóbr prawnych, tuż po najważniejszych dobrach zbiorowych. W świetle kodeksowej aksjologii takie rozstrzygnięcie ustawodawcy podkreśla wysoką rangę życia wśród chronionych
wartości. Wróćmy jednak już do tej ogólnej części, czyli rozdziału 19, gdzie mamy te najważniejsze przepisy chroniące ludzkie życie. Pozwolę sobie wymienić je. Każdy z nas może się zapoznać szczegółowo z ich treścią. A mamy przepisy, które chronią człowieka przed zamachami na życie, i to są 148, 155 kodeksu karnego, oraz przed narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia. To są kolejne przepisy, 158, 162. Do tej pierwszej kategorii, czyli zamachy na życie, możemy zaliczyć zabójstwo i jego typy zmodyfikowane. Czyli w ramach tego pierwszego katalogu to są przepisy 148, 150 kodeksu karnego. Namowa lub pomoc do samobójstwa, artykuł 151 kodeksu karnego. Przerwanie ciąży, to są artykuły 152, 154. Nieumyślne spowodowanie śmierci, 155. Mamy jeszcze tą drugą grupę, czyli przepisy kryminalizujące udział w bójce lub pobiciu, 158, 159, bo mamy przecież możliwość pobicia ze skutkiem śmiertelnym, co często sądy orzekają kary wobec sprawców. Narażenie na niebezpieczeństwo, artykuł 160. Narażenie na zarażenie, artykuł 161. Nieudzielenie pomocy, 162 kodeksu karnego. Poza rozdziałem 19 kodeksu karnego życie człowieka jest chronione na podstawie przepisów wprowadzających odpowiedzialność za ludobójstwo, artykuł 118, zamachy przeciwko ludności, 118a, zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 134 kodeksu karnego. Przy pewnych typach przestępstw okolicznością kwalifikującą, skutkującą surowszą odpowiedzialnością sprawcy jest wystąpienie przestępstwa w postaci następstwa, w postaci śmierci człowieka. I tutaj mamy kilka artykułów, na przykład 156 paragraf 3. Mamy również przepisy, które narzucają obowiązek niesienia pomocy lub nagłego zagrożenia życia. To już nie jest kodeks karny. To są przepisy, które regulują sprawy związane z ratownictwem medycznym. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Także widzimy, że można ponieść konsekwencje niezawiadomienia odpowiednich organów, kiedy na przykład jesteśmy świadkami wypadku. Mamy też szczególną ochronę, i to jest taki temat na czasie, bo przecież wszyscy znamy przypadek sprzed ponad miesiąca pani Joanny, która twierdziła, że została źle potraktowana przez funkcjonariuszy policji, że jej prawo do godności zostało naruszone. I proszę bardzo, mamy artykuł 5 ustawy o ratownictwie medycznym, który się odnosi do wszystkich funkcjonariuszy, nie tylko do ratowników medycznych. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, a tak było i w tym wypadku, albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań, wojewódzki koordynator wykonujący zadania, o których mowa w przepisie, krajowy koordynator ratownictwa medycznego w wykonywaniu zadania, o którym mowa, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. I ustęp drugi, osoby, o których mowa, które przed chwilą wymieniłem, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. No i to jest ten przepis, na który można powołać się, myślę, że w pełni w tym konkretnym przypadku. Zresztą musimy zdawać sobie sprawę z pewnej hierarchii dóbr i to życie jest na pierwszym miejscu, podobnie jak na przykład odpowiedzialności nie poniesie osoba, która, załóżmy, mamy taką sytuację, ktoś stracił przytomność na tej sali i ktoś z Państwa podjął się ratowania życia, podjął się przeprowadzenia resuscytacji, osoba, która to robi, jest niedoświadczona, złamała żebra, ale uratowała życie, przywróciła czynności życiowe. Więc za sam ten akt właśnie złamania tych żeber nie poniesie konsekwencji, bo działała w dobrej wierze i
działała na rzecz tego, żeby to podstawowe, bardziej podstawowe dobro, czyli życie uratować. Mamy też jeszcze oczywiście na koniec, powiem o kwestiach związanych z aborcją i eutanazją, już tak w telegraficznym skrócie, bo już wiem, że wyszedłem daleko poza ramy czasowe. Mamy te trzy znane przesłanki, co do których przecież które też są tak skonstruowane, ale to każdy przepis w zasadzie można interpretować w różnoraki sposób i sama interpretacja Trybunału Konstytucyjnego spowodowała wściekły atak w sferę wartości, te tak zwane protesty kobiet, które w mojej ocenie i tak wcale nie były spontaniczne, tylko były inspirowane, ale te trzy przesłanki pozwolę sobie wymienić, które w polskich przepisach występują, które możemy wywieść zarówno z przepisów konstytucyjnych, jak i przepisu ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, bo tam te przesłanki są, czyli pierwsze, ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, drugie, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I co do tej przesłanki był ten spór, jak Państwo doskonale wiecie, i co do jego interpretacji, gdzie Trybunał Konstytucyjny po prostu tylko zamknął możliwość nadużywania tego przepisu, który służył właśnie jako taki wytrych do tego, żeby zabijać nienarodzone dzieci. No i trzecia przesłanka, uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. To są te przesłanki, to jest ten kompromis aborcyjny. Oczywiście do dzisiaj trwa spór. Wielu z nas uważa, że jest to tak zwany zgniły kompromis i słusznie, no, z punktu widzenia jesteśmy, tak jak powiedziałem na początku, na uczelni katolickiej, z punktu widzenia chociażby zasad postępowania, zresztą nie tylko katolików, ale i wielu innych wyznań chrześcijańskich, no, ta wartość, jaką jest życie, jest wartością podstawową i należy ją chronić w sposób szczególny. No ale mamy również jeszcze ten ostatni etap, też niezwykle smutny, czyli eutanazja. Na szczęście w Polsce nie ma możliwości dokonywania eutanazji. Nie przewiduje się także doprowadzenia do tego, ale już widzimy dzisiaj, że w krajach, w których wprowadzano kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ten rodzaj zabiegów, chociaż trudno to nazwać zabiegiem, to jest po prostu uśmiercanie, które miało zależeć wyłącznie od woli samej osoby, która walczy z ciężką chorobą, że dzisiaj mamy do czynienia z nadużyciami, z faktycznymi morderstwami ludzi, którzy w niektórych państwach, no ostatnio czytałem o takim przypadku holenderskim, gdzie po prostu człowieka chorego uduszono poduszką. Także to już jest bestialstwo i no, trudno jest w ogóle w jakikolwiek sposób, używając cenzuralnych słów, skomentować tych, którymi posługują się kulturalni ludzie, skomentować tego typu czyny. No ale właśnie wprowadzanie przepisów, które umożliwiają eutanazję, może doprowadzić do tego, że w przyszłości te przepisy będą nadużywane, zwłaszcza przez tych, dla których etyka lekarska i przysięga Hipokratesa niewiele znaczą. O już tak, widzę, że nadeszła pora na koniec. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję też, że nie zanudziłem Państwa tym przydługim wystąpieniem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.